Roztomili gazdoszkowie. Sprzątnijmy szczęśliwie ostatni z ogony i już są pod strzechą tegoroczne plony. Tuż przodków zwyczajem gazdoszkowie mili, przychodzimy z wieńcem, co my go ubili. Chcemy te dożynki uczcić razem z wami, zatańczyć, zaśpiewać, cieszyć się żniwami. Wieńcu piękne kłosy, jako symbol chleba, co nam go tu zawsze, każdy dzień potrzeba. Dejcie go na ścianę, wiemy niewysoko, żeby nań padało gazdoszkowe łoko. Albo go przybijcie hanej nad drzwiami, byście pamiętali, że byliście z nami. A jakbyście nam też, co za niego dali, byście na majątku tego nie poznali. Mili mieszkańcy naszej pięknej gminy Strumień. Zocni goście z bliska i z daleka. Pięknie was witamy na gminie w dożynkach zbytkowych. Podobna mi się podobało, by chociaż raz w życiu zagazdować na dożynkach, ani się nie spodział, że moje marzenie latosi się spełni. Przy tej sposobności chciałbym podziękować tym wszystkim, co przykładają swoje dłonie do ciężkiej, nie zawsze godziwej zapłaconej roboty na roli. Kiero kończy się żniwami. Pogoda latosi była za łaskawa dla rolnika. Po bezśnieżnej zimie przyszła zimno wiosna, a potem pyce i susza. Jednakowoż udało nam się wszystko szczęśliwie poskrudzać do gumi, a teraz niech już młynarze i piekarze przerobiają rolniczy trud na dorodne, dłoniające cieszyńską ziemią smakowite chlebiczki i niech im przez cały rok nie chybiło na żadnym stole. A ja wam powiem, że mam tuplowany honor być gaździną tu na tych dożytkach, bo se mogę żyć jak mało kiedy, a do tego mam przy sobie swojego szykownego gazdę. Tak mam prawie w gaździnki, kochane, wspomagajcie swoich chłopów, nie jedyny swoimi robotnymi dłoniami, ale też mądrą radą i dobrym słowem. To się wam opłaci, bo może zaowocować, że za rok kierosi z was stanie tu, na tym honorowym miejscu i będzie odbierać dożynkowy wieniec. Muszę powiedzieć, że gaździńce też nie ma gany, a razem za dwoma łoto, by latosi dożynki się nam udały i na pewno będziecie ich długo wspominać. A teraz ten świeży, wonający jeszcze polem chleb z latosi mąki, co my go przed chwilą od żniwiarzy dostali, chcemy przekazać naszej pani burmistrz Annie Grygierek i pięknie pytu, by go zowdy dzieliła sprawiedliwie, a na rotuzie gazdowała tak, by ani z chleba, ani innych wspólnych dobroci kąska kruszynki się nie zmarnowało.